Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku Ścigantów. Widzowie, dawno nie było kamerki, dawno nie pokazywałem swojego ryja, ale dzisiaj wracamy do Ścigantów. Wracamy do starej formy z kamerką. Anton będzie teraz, podejrzewam, że na takim klimacie robiony, że tak to będzie dalej wyglądało. A wy, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie czemu jesteśmy tutaj, wiecie kogo wozimy na tyle i wiecie pewnie co się zaraz będzie działo. A jeżeli nie oglądaliście, to oczywiście zapraszam cię do poprzedniego odcinka. Zostaw lajka na samym początku, suba na dole. Możesz też wpaść na Insta, na którym jest konkurs dalej, więc wpadaj i tam próbuj może zgarnąć jakiś sprzęt. A my widzowie zaczynamy gierkę, bo dzieje się i dzisiaj będziemy prawdopodobnie próbować skorzystać z tego, że mamy Japońca u siebie, tylko że trzeba go trochę zmiękczyć. A jak to zrobimy? No to oglądajcie, pewnie się dowiecie. Mam pewien pomysł, myślę, że po prostu go przetrzymamy i zobaczymy. I na końcu po prostu wrócimy do niego za te kilka dni. Więc widzowie, jedziemy, bo mamy jeszcze kawałek drogi oczywiście do naszej pięknej bazy od Jacka, chyba ona była? Dobrze pamiętam? Nie wiem. Ręki sobie uciąć nie dam. Ale tak mi się wydaje, że jest od Jacka. Ale na pewno mamy przynajmniej takie miejsce, w którym możemy go przetrzymywać. Zaraz też będę musiał dać komuś znać, żeby tutaj podjechał i go popilnował, bo jak wiecie, no ja nie będę teraz siedział kilku dni i go pilnował, nie? No trzeba robić ruchy i inne rzeczy. Do środka, tam na górę, po tych schodach idziesz. Spokojnie, spokojnie. Nie mam broń. A mnie to nawet nie interesuje. Jak zrobisz jakiś głupi ruch, od razu dostajesz kulę w łeb, rozumiesz? Dobra, dobra. Siadaj na tym krześle i się ładnie przywiązuj wszystkim. No. No i ładnie, grzecznie. Więc ja cię tu zostawiam. Miłego pobytu. Pewnie niedługo do ciebie wrócę i sobie porozmawiamy. No uważaj na siebie lepiej. A, ja na siebie? Bo jeszcze mi ludzi zostało. Wiesz, ja bym się na razie nie martwił nami, a sobą na twoim miejscu. Bo to ty siedzisz zamknięty na jakimś zadupiu i wiesz. I nie masz jak z tego wyjść na razie, więc może lepiej na twoim miejscu byłoby mnie raczej przekonywać do tego, żebym ci raczej chyba nic nie robił niż grożeniem jeszcze, co? Nie złamiesz mi tak łatwo. Zobaczymy. Miłego, widzimy się, no, jak będziesz się ogadać. A kiedy to będzie, no, zależy od ciebie. Na razie. Trzymaj się. No widzowie, jak widzicie, Japończyk na razie nie chce gadać, no nic się nie dziwię. Raczej się nie da tak łatwo złamać, ale właśnie po to chcę go zostawić na te kilka dni i musimy teraz załatwić kogoś, kto go popilnuje. Więc wyciągam telefon i zadzwonię do Shona. W ogóle patrzcie, jakie zajebiste zdjęcia sobie porobiliśmy do kontaktu, więc mamy Shona ładną fotkę jego. I dzwonimy widzowie do niego, żeby zobaczyć, czy ogarnia nam kogoś, kto tutaj wpadnie i popilnuje tego Japońca. No, co jest? Słuchaj, sprawa jest. Co żeś zrobił? Porwałem Japończyka. Dobra, a co mam z tym wspólnego? No to, że działasz razem z nami, więc potrzebuję pomocy. Co ci głupiego zrobił? No, no nic głupiego, no po prostu potrzebuję kogoś, kto go popilnuje. A, i to ja mam bilia. Nie, no to nie masz być ty, bo ty mi jesteś dzisiaj potrzebny. Ja cię proszę tylko o to, żebyś znalazł kogoś. To wiesz, popilnuję go. Daj mi chwilę. Popytam od moich. Dobra, jak coś to klucze zostawiam. Są tam skrzynki, po prostu skrzynkę to zostaw. Dobra, między skrzynkami zostawię, no. Dobra. Jeszcze jestem aktualnie na spotkaniu biznesowym. Co? Jestem na spotkaniu biznesowym, coś jeszcze chcesz? Na jakim spotkaniu biznesowym ty jesteś? O, nieważne, potem ci wyjaśnię. To dlatego ty dzisiaj miałeś tą koszulę i ten? Tak. A w sumie nawet nie, dobra, nieważne, to opowiesz potem, ja jadę właśnie na warsztat. Dobra. Dobra, na razie, hejka. No, siema. Widzowie, jak sami słyszeliście, jedziemy na warsztat. A propos tego, co ostatnio was pytałem, co zrobić z chłopakami, czyli z Aidenem i Lukasem, którzy ostatnio, no, jakby to łagodnie powiedzieć, odpieprzają manianę. Nie wiem, czy to starczy tyle, co ja chcę zrobić. Pisaliście różne pomysły, nawet się zdarzały takie pomysły, że odesłać ich do żłobka. I ten pomysł mi się najbardziej spodobał. No, ale średnio odesłać dorosłych ludzi do żłobka, nie? To raczej by nie przeszło, tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że po prostu walniemy im gadkę, opieprzymy od stóp do głów, no i zobaczymy, jak to na nich zadziała. Może to ich jakoś zmotywuje do tego, żeby faktycznie zacząć się przejmować tym, jak się zachowują i no wziąć trochę odpowiedzialność w swoje ręce i zacząć, wiecie, działać z głową, nie? Że jak są czasy na żarty, to są czasy na żarty, ale jak jest akcja, to jest akcja i robimy akcję, a nie się wygłupiamy, zażywamy jakieś dziwne substancje, wiecie o co chodzi. Chodzi mi oczywiście o Aidena ostatnim razem. Ja źle jadę. Jak zwykle jak się zagaduję, to źle jadę. Widzimy się na warsztacie. Podaj mi klucz, muszę dokręcić jedną rzecz. Ruch jest na warsztacie. Zobaczcie, w ogóle penumbra wróciła. Tyle pytaliście o penumbrę i macie penumbrę, widzowie. Więc penumbra jest bezpieczna, nie musicie się martwić, spokojnie. Leży na stole płaska trzynastka. Płaska trzynastka. Bez żartów, już bez żartów proszę z tą płaską trzynastką, okej? Bo już czułem to w powietrzu, że jakiś zaraz żarty poleciał. Jak skończycie, to zapraszam na górę. Chciałem powiedzieć grzywotka. Co? Mówię, że chciałem powiedzieć grzywotka. I ciebie na razie na żarty nie bierze, bo zaraz ci się odechce żartować. Zaraz we dwójkę
dwójkę na górę zapraszam. Trzymaj, nie marów. O, dzięki. Zaraz widzowie, chyba nie zejdzie ten uśmiech z ust. Miejmy taką nadzieję przynajmniej, że się trochę przejmą tymi naszymi słowami, które zaplanowałem. Nie, przywitam się. Sean. No, co jest? Chodź, musimy pogadać. No ale powiem ci, że styl elegancki to ty masz naprawdę wyważony. No przecież ja nie wiem, o co ci chodzi. Co ty na jakieś spotkanie na Teamsie miałeś, że tylko w górę elegancko założyłeś? No tak. Pomarańczowe buty, ma. Aha. Dobra, ty na razie nie komentować. Wracać do roboty, zapraszam na górę. No ja już skończyłem. Zaraz zawołam. Jak ty to tak zarysowałeś? Musimy o nich pogadać. Ja bym ich dał do żłobka, jak o to chodzi? No, to ja też, ale no chyba to nie wyjdzie. Wiesz. Ciebie ostatnio nie było. Się zmieszczą. No i nie wiem, dobra. Chodzi mi o to, że ostatnio jest z nimi dużo problemów. No wiem, bo tobie też przeszkadzają z tego, co widzę, nie tylko mi. Mhm, więc trzeba im dosadnie powiedzieć, że mają się ogarnąć i że jeżeli się nie ogarną, to będziemy musieli działać inaczej. A działanie inaczej w ich stosunku to znaczy kopnięciem w dupę i pożegnaniem się i zerwaniem jakiegokolwiek kontaktu, bo ja się nie chcę użerać z bandą dzieciaków mentalnych. Oko, ale... Ale? Oni wiedzą o tym miejscu, więc tak średnio kop dupę bez zabezpieczenia w jeszcze jednym miejscu. To znaczy? Bo oni tu wiedzą, co nie, że tu kręcimy jack i tak dalej. Więc jakbyśmy chcieli cokolwiek tak wyrzucić, to przydałoby się mieć miejsce rezerwowe. Jakby chcieli zdradzić. Czy tak na przyszłość akurat panu patrzę? Słuchaj, no. Najwyżej będziemy się musieli szarpnąć na nie nasze codzienne rozwiązania. Kogo niecodzienne, tego niecodzienne. Niestety, ale wchodzimy na taki etap, że nie możemy sobie na takie rzeczy pozwolić. Dobra, to mów. Panie władco. Ja nie będę pozwalał na jakieś kwasy między nami. To mówię, mów. Zobaczymy. Zapraszam, patałachy. Rusz dupę, wołają nas. Czekaj, dokręcam świecę. Nie. Dobra. Ma dokręcania, cicho. Ale żeby działało. Słuchajcie. Cześć, świecę dokręcę, daj sekundkę. Skończ, zaraz to dokończysz. Dobra. Chyba wam nie muszę ostatnio mówić, że ostatnio wam trochę na łeb siada, co? No nie musisz. Mu, B. N i E. Czyli doskonale wiecie, że ostatnio przeginacie, tak? Ja rozumiem, że ja troszkę wyskokowy jestem, no ale bez przesady. Nie bez przesady, Aiden. No ja rozumiem. Aleksa tu nie ma. Nie, no nie jesteście już na podwórku u siebie, żeby się zachowywać jak banda dzikusów. Jesteście tutaj, w tym miejscu i działacie pode mną. A ja nie chcę mieć tutaj ludzi, którzy będą sobie odpieprzać samowolkę i robili jakieś krzywe akcje. Wczoraj, przez to, że byliśmy we dwójkę tylko z Davidem, był taki dym, że to się mogło skończyć tragicznie, rozumiesz? Przez to, że ty byłeś ujarany w trzy dupę, Lukas odwalał kichę i tak samo jak ty się zachowywał, jeden z drugim do niczego się nie nadawaliście i nie byliście w ogóle pożyteczni. Więc albo się ogarniacie, albo się żegnamy. Bo ja nie chcę współpracować z ludźmi, na których nie mogę polegać. Więc albo mogę na was polegać i jesteście w każdej chwili dostępni, albo kończymy to i wtedy już się z Jackiem będziecie rozliczać, co on wam zrobi z informacją taką, że już z nami nie działacie, a wiecie o tych wszystkich miejscach i o naszych interesach. A wiecie raczej chyba, jak Jack by rozwiązał ten problem. No, proszę. Nie działacie sobie prowincjonalnie jak z Aleksem, tylko działacie już na większą trochę skalę. Coś jeszcze? Chcielibyście coś powiedzieć? Przepraszam. A temu drugiemu język odjęło, czy co? No nie wiem. Przepraszam. Czyli jaka jest decyzja z waszej strony? Zostajemy? Ja się pytam, ja zostaję, nie wiem jak on. No chyba. I co zamierzacie zrobić? Ogarnąć się? Ostatni raz. Się na was będę wydzierał i zachowywał się jak w przedszkolu, że muszę wam tłumaczyć, jak wy się zachowywać macie. Zrozumieliście? To jest. Super. A teraz mi zapraszam do roboty, bo jest Mitsubishi i Mazda do zrobienia. Tak, i świecę dokręcę. Świecę. Dobra. Więc do roboty, bo proszę, trzeba... Żeby to trzeba jeszcze do gości od papierów zadzwonić. Ładno okleina? Mam nadzieję, że to chociaż trochę pomoże. Może, ja tam idę się przebrać. Ty, a tak w ogóle życzysz sobie zmianę koloru na tej Maździe? Tak. O, jak chcesz. To auto, auto wybrać, ma wyglądać... Mogę wybrać. Wybierajcie sobie jak chcecie, auto ma wyglądać po prostu kompletnie inaczej, żeby nikt się nie wstrzaił, że to jest to samo auto. Dobra, Lukas tak mam samo, pomysł. Tak samo ja Mitsubishi. Dobra, to chodź. To działać? Ubrany człowieku. Ja załatwiam dokumenty. Widzowie, nie wiem, czy na nich to zadziałało, zobaczymy. Na razie przyjęli to chyba z pokorą, zrozumieli, co miałem im do przekazania. No i zobaczymy w przyszłości, jak to będzie dalej wyglądało. Jeżeli dalej będę odwalać, to niestety, ale będziemy musieli się z nimi pożegnać. A Jack chyba raczej ich wolno nie puści, tak o po prostu, wiedząc o Jacku, o tym miejscu, o naszych interesach i wszystkim tak naprawdę, że no nie dopuści do ryzyka, że oni by mogli to komuś powiedzieć, wysprzęglić się, wiecie jak jest. Ja na razie dzwonię od gościa, od Jacka, który
ogarnia te papierki i się zaraz z nim ugadam na najbliższe dni, jak już autka będą zrobione. Halo? Halo? Siema, dostałem kontakt do ciebie od Jacka, bo on teraz nie ma czasu. No, no, słucham. Sprawa wygląda tak, że mam dwa auta do przybicia papierów. Okej. Okay. Ogarnąłbyś to na, nie wiem, na 2-3 dni? Tak, spoko. Bo da się zrobić. Ja je teraz, mi ludzie je, wiesz, przerabiają itp. I dam ci po prostu, myślę, że jeszcze jutro albo pojutrze znać, jak one będą wyglądały, jakie kolory i te wszystkie takie rzeczy potrzebne do tych dokumentów i ten. No spoko, to mi podeśli model, kolor i tak dalej, nie? Dobra, 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 wszystko będziesz miał. No i to ten, to daj znać, jak już będziesz wszystko ogarnięty. Dobra, jasne. Dobra, no to na razie. Na razie. No i widzowie, krótka, prosta komunikacja, chłop nam ogarnie, fajnie wszystko. Pewnie będziemy musieli trochę zabulić za to, no ale za auto i tak byśmy musieli zapłacić, jakbyśmy je normalnie kupowali. Ale tak to przynajmniej mamy, wiadomo jakie auto. Zobaczymy jak cena za te papiery. Jak zapłacimy, to wam powiem, czy się opłacało, czy się nie opłacało. A jak na razie widzowie, czekamy kilka dni, aż autka będą gotowe, więc widzimy się widzowie za kilka dni. Tutaj, na warsztacie, już ze zrobionymi autami. Witam was widzowie po kilku dniach. Chłopaki, jak widzicie, już są tam jakieś zmiany, ale zaraz wam pokażę z bliska te zmiany. Jak widzicie, Mazda zmieniła kolor na pomarańczowy. Siema. Siema, siema. Widzę, że w końcu wstałeś. O. Co sądzisz? O Jezu, brawo. No git, git, tylko czemu ta maska jest niedomknięta? A nie wiem. O, bawił się w silniku, on to nie zamknął. Ale czerwona mi się chyba, czerwony mi się bardziej podobał. Oho. Dobra. Ejden, chodź na chwilę. No, i widzowie, Mazda fioletowa tym razem. I chyba też mi się podoba bardziej w żółtym, no ale mus to mus, nie? Tak wygląda, tak się prezentuje. Ta bestia, widzowie, jest piękna. Będziemy nią dzisiaj jeździć. Jedziemy zaraz odebrać papiery. Co? Tak, 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 no. Nie, no, ładna, ładna. No. Blachy dajemy nowe kiedy? No, jak odbierzemy od gościa, nie? No, to mówiłem ci, Lukas. A ty mi mówisz, że... Ja już do niego dzwonię i zapytam, czy wszystko jest gotowe i gdzie mam podjechać. Dobra, git. Gość od papierów, połączenie, dzwonię. Zaraz i wracam. Okej. Gram w karty? Halo, halo? No, halo. Siemano, i co tam, jak tam ogarnięte? Daj mi jeszcze 20 minut i możesz podjeżdżać pod urząd. Pod urząd? Tak. Dobra, to ja już podjadę, to najwyżej poczekam na ciebie. Okej. Okay. Dobra. To do zobaczenia, hejka. No, do zobaczenia. Dobra, pod urząd zapraszam. Dobra, jadę z tobą. Ja jadę moim pięknym autem. Ok. To weź, Sean, podejdź Mitsubishi. Dobra. I tam nie kolorki się pasują. No, dobra. Kurde. Ty, ale myślę, żeby jeszcze neona tutaj wrzucić fioletowego. Ale to wrócimy, no, szybko na warsztat i zobaczymy. W sumie neon fioletowy by pasował. Tak w nocy by to wyglądało ładnie. No, właśnie i w nocy można pójść się pościgać jeszcze. W sumie to nie głupie. Dawno się nie ścigaliśmy między sobą, a kurde, teraz mamy dobry pretekst przetestować nowe autka. Jeszcze zobaczyć, jak to w nocy wygląda. No. Wiesz, co jest 5, nie? To mogę też sobie jazda, jazdeczka. Wziąć. Co? Mówię, że mogłem też sobie autko wziąć, ale dobra. To wrócimy, będziemy i tak jeszcze musieli te nony zamontować. To wrócimy na warsztat i ogarniemy to. Ale w sumie ja z Lukasem robiliśmy te Mitsubishi. Także w sumie, znaczy Mazda, Mitsubishi też. Także chcę zobaczyć, jak to lata. Haha, se możesz. Napstrykać, kolego. Jak zasłużysz, to będziesz miał jazdę testową. Aha. Kurde, ale to fajnie wygląda, jak podjeżdżamy na kilka fur. No. Dobra, to chyba on. Siema. No. Jak tam? Gotowe wszystko? Ta, poczekaj, tylko ze schowka wyciągnę. Okej. Okay. Tablicę też masz, nie? Ta, wiadomo. Dobra. No to tak, tu trzymaj papiery. Tablicę zaraz ci wyciągnę z bagażnika. Za każde auto tam było 10 tysięcy, także wiadomo, 20, nie? A, dobra, dobra. To trzymaj 20 koła. No i bagażnik już otwieram, to tam ktoś od ciebie. No i widzowie, 20 koła spływa z naszego konta, więc chyba się opłacało. Za dwa auta 20 koła, to jak za darmo. Fajna fura nawet. A dzięki, dzięki. Kiedyś tutaj chciałem taką kupić. Dobra, ładna, ładna. Dobra, to dzięki w sumie. I co, będę się pewnie jeszcze odzywał na dniach, nie? No dobra, spoko. Bo ja tam mam jeszcze kilka aut, ale to... No, ale się dogadamy. Negi. Dobra, to w kontakcie na razie. No, dzięki, na razie. Gdzie idziemy? Na warsztat. Na warsztat. Bo trzeba tablicę zmienić i neonki zamontować. A. Kurde, jestem podjarany tymi neonami. Zobaczymy, jak będzie wyglądało. Gorzej, jak będzie wyglądała jak kupa. Dasz radę coś takiego zamontować, żeby dało się manualnie wyłączać? Oj, nie wiem, postaram się, aczkolwiek nie wiem, czy to się uda. Bo w sensie same neony jest ciężko podpiąć, bo to działa na takim mechanizmie jakby szeregowym.
To jest takie połączenie szeregowe, które wierzę w was. Ciężko jest jakby podpiąć do innych urządzeń, dlatego to już samo zamontowanie tych neonów jest dosyć ciężkie. Ogarniecie, wierzę w was. No, spróbujemy. No widzowie, jedziemy zmienić szybko tablicę, chłopaki spróbują założyć neony i jedziemy się pościgać coś, widzowie. Jeszcze przed porozmawianiem z Japońcem, on już to tam kilka dni siedzi, z małą ilością wody, jedzenia, więc myślę, że już powoli mięknie. Jeszcze sobie jeden dzień poczeka, poczekamy sobie też na noc i wieczorkiem sobie pojedziemy się pościgać, a rano od razu po dzisiejszym dniu ruszymy na nasz oczywiście spotkanie z naszym Japończykiem. Zobaczymy, co nam wyśpiewa ciekawego. I myślę, że też zadzwonimy do Dwayna, bo chyba chciałby wiedzieć, co się dzieje, jeżeli chodzi o wojnę z Japończykami. Dobra widzowie, jesteśmy już w nocy, już ułamek widzieliście tych neonów, ale uwaga, tak się Mazda prezentuje z neonkami. Zobaczymy zaraz jeszcze, jak to wygląda, jak wyjedziemy na miasto, bo już jest też ciemno na zewnątrz, więc zobaczymy, jak to będzie fajnie wyglądało. I tak sobie dojedziemy na zlocik, bo chłopaki też podzwonili po ludziach i pozapraszali jakichś randomów, więc będzie jednak trochę większy wyścig niż na początku zakładaliśmy. No i co widzowie, idziemy grać. Dobra, to co, jedziemy? No. To tam, gdzie ustalaliśmy, nie? Każdy jedzie swoim, nie? A, no dobra. No właśnie, ty się ty już pchasz. Ty, mogę penumrę wziąć? Możesz. Ale jak mi ją rozwalisz, to ją naprawiasz. Kapiszy? Może ja sobie wezmę to. Chcesz o zniszczeniach pomówić? Co? Chcesz o zniszczonych autach pogadać? Nie, na razie. Ej, dobra widzowie, mi się podoba. Kurde. Nie pamiętam, czy mieliśmy już jakieś auto z neonami, czy nie, ale neony, fajna rzecz, zwłaszcza do takiego auta, którym będziemy jeździli nie na jakieś akcje, nie na jakieś dymy, tylko tak o sobie pojeździć, to mi się wydaje, że spoko. No i co, widzimy się na zlocie już widzowie i się trochę pościgamy, zobaczymy, może uda nam się jakieś pieniążki wygrać, może nie, ale tak czy siak fan jakiś z tego będzie, więc jedziemy i widzimy się na miejscu. Been missing any place, any food, what it do, moving quick, busting moves, steps ahead, cause I'm out working, why you trying to catch a snooze, keep it smooth, not concerned with other dudes and what they do, keep it true, I kick the truth, I'm not here so I can lose, yeah, how'd you like it back, tell the bank, tell her on us, put in overtime so I do what I wanna. Dobra widzowie, dojeżdżamy na zlocik, zaraz zobaczymy, ile osób przyjechało. O kurde. Dobra, jest trochę osób. Będzie konkurencja, jakieś nawet dwie babki przyjechały z jakimiś takimi samymi zrobionymi autami, co jest? Ale to kozacko wygląda. Dobra, ja napowiem, że ten twój Dominator to jak gówno wygląda przy reszcie tych aut. No, to jest szybkie. Ty, ale w ogóle zobacz te dwie babki, jakie mają auto, właśnie. Zajebisty w ogóle patent, że wiesz, że sobie... No. Zrobiły identyczne. Czeka, ale czemu nikt nie wziął Mitsubishi? Po co? Nie mam się tym ścigać, to chodzi tak twardo w zakręt jak Subaru. Dobra, oni się tu mają w planach coś ścigać, czy tylko tak sobie przyjechali też? Ja już planowany wyścig. Mapę powiedzieć mi na telefonie. Ale wyglądają jak jakieś teletubisie. No w sumie... Tak, teletubisie mogą cię porobić na... Ale zobacz, ale zobacz. Dobra, weź Sean, zbierz wszystkich, ja się chcę kasę pościgać. Dobra. Więc w puli może być naprawdę dobra nagroda jakaś, jak się zbierze. Fajna. Dobra, taki bierzemy starter pak. Zapraszam wszystkich. Piątka. Dobra. Zapraszam wszystkich. Kochani widzowie, zapraszamy tutaj do szeregu. Zapraszamy. Koleje jeszcze się, a nie przerwa. Pierwsze pytanie w ogóle jest do was. Chcecie sobie zarobić? Na pewno. Jak każdy. Pewnie, no to tak. Drugie startowe pytanie, wiecie co to szereg? Dobra, Lukas, wracaj. No to tak, pierwsze zadanie dla was. Wybieramy się po piątce i wygrany dostaje całość. Wchodzicie w to czy nie? A po ile puli? No po 5, już powiedział przed chwilą. 5000? Tak, 5000. Od osoby na łebka? Tak, tak. Po 5000 dajecie dla Shona tego tutaj. I później i on daje dla wygranego całą kwotę, która została zebrana. To ja ci przyjmuję twoje wyzwanie i wchodzi w to. Co chodzisz, co ty robisz? Masz jakieś pretensje? Kto, że ja? No, kto? Dobra, uspokójcie się, dawajcie. Dobra, w kolejeczkę i jedziemy zaraz. Dobra, kolejeczka, dobra. Lecimy z tym szybciutko. Masz tu sianko. Trzymaj. Dobra, dzięki. Trzymaj. Masz. Trzymaj do mnie. Trzymaj. Jaka taktyka? Trzymaj. Żadnej taktyki nie ma, człowieku. Jadę, żeby wygrać. Prosta taktyka. Dobra. Masz ode mnie też piątkę. Dobra. Jeszcze no sam muszę dać. Co wy tu robicie, no Jezu. Dobra. Dawajcie, jedziemy.
Dobra, panie, wszyscy gotowi? Jo. To na trzy klaksony startujecie. Prosto chyba. Bustin' out the money clip. Make a call and hit another lick. Yeah. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money bustin' out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep a thumb in it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money bustin' out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing that. Okay, I'ma hit the 20 off a laptop. In a Zoom meeting, making money as my backdrop. Ballpoint bass hit harder than a slap shot. Flew up my baby, told her on me like I'm Epcot. Whoa, whoa, I've been doing road on the go-go. Get a bag and flip it, that's for sure. If it's show, that was never talking about money. Turn it down and go get you some money. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Eyes on the money, my brothers got my back. Streets moving funny, so I been holding strap. Not playing defense, we been on the attack. Plotting the scheme and how we gon' get it back. Designer all on you, but you can't buy the swag. No mirrors, those fufu, see the tag. You can bet if I'm spending this cause I get it back. I'm 5G, you dollar, I can see the lag. All I ever wanted was to have it all. Got close, never froze, had to risk it all. As a little boy, I wish I was a little tall. Never made the league, I found other ways to let me ball. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money buzzing out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on coming in. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money buzzing out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. I'm in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. I'm in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. I've been on the flex, that's flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, no, no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money, then save up. 10 to 80, my save ones. Take to the top on the base one. New car, race on. Fast lane. With the booyah, that's a flex. Not a human, I ain't from another planet. I'ma teleport, might vanish. I'ma wake up, do damage. Drawing number 7, see it's Bordeaux. Working all night, need more though. I remember nights I was poor though. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. I'm in my car, I'ma get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. No, słuchaj, no. Ale łatwo nie było. Dobra, niech się reszta zbierze. Hejka. No powiem ci, no, ty i ten żółty, kto jechał w tym żółtym? Chyba ten ziomek, ty. Ty białym jechałeś w tym żółtym? No. Dobrze. No z nimi źle ciężej było. Tylko jeszcze brakuje. A, ładna pani to. No weź, przez tam mnie spitowali, na byłem spadły. No. No co mnie spitowałeś chyba? Ale dwie tutaj panie z tych sultanów różowych też ładnie sobie. No to przez przypadek. Nie no, może dobra. Jakąś kawkę się uda. O, chyba wszyscy. Zakopię cię kiedyś. Dobra, niech ostatni dojdzie. I jest ważne ogłoszenie. Zwycięzca, mógł tylko być jeden. No ty. Dobra. No ja. No to tak, ogólnie zwycięzcą jest pan w niebieskiej bluzie. Ja witam. Jak to woli. O, super. No. Stary, i teraz pytanie, czy interesuje was w ogóle, ile się tu zbierało kasy? No jasne. Mów. No to dla wygranego ogólnie jest 75 koła. Ile? O widzowie, ale kasy. Ajaj.
Dajem. Dobra, dobra. Zgarnąłbym fortunę. No, mogę ten wyścig. Ogólnie, następny wyścig tam znać wam później. W sumie będziemy zgadywać od tego ostatnio. Tak, 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 no. Dobra, ja, wszystko super, ale ja mam pytanie. Gdzie jest moja kruma, którą skroiliście mi? Niech ci człowieku niczego nie skroił. Jak to ty już... Nie wiem, dobra. Co, rozjeżdżamy się zanim tu ktoś w policję wezwie i co? Fajnie było, dzięki wszystkim. To prawdopodobne, więc... Cyk, no. Cyk, szybko. Może uciekamy. Na kawkę się umówimy? Ty już nie, Lukas, nie próbuj. Nie twoje progi. Cicho, bo... Słucham? Chyba są siostry w ogóle. Pajak idealnie się obrały tak samo. O, może na kawkę? No, ale fajny pomysł. Fajny pomysł mieliście. Nie wiem, nie wiem, może kiedy indziej. Co panie napisze się wieczorem? To daj mój numer, może. Lukas, Lukas, weź już, nie kompromituj się. Wiesz co, Lukas, chodź, wsiadaj. Wsiadaj, młody. Przewidzimy cię. A co z moim autem? Dziękuję. A nie, chcesz wam sultana kraj. Wróci ktoś potem po moje auto. Nie. Nie. Tak, nie wróci. Moje auto. Wysadzę je. Chodźcie zaraz za mną. Ej, dobra, widzowie, kurde, 75 koła wpada właśnie na nasze konto. Chyba 70, bo 5 to było nasze. Więc 70 wpada na nasze konto. Kurde, opłacalny biznes, takie wyścigi. Jeżeli chcecie więcej takich wyścigów, a może jakieś zloty, może jakieś coś więcej, też piszcie, myślę, że możemy coś pokombinować i poorganizować, bo to jest naprawdę dobry zarobek, jeżeli się wygrywa. Nawet jeżeli byśmy przegrali, no to jest 5 koła w plecy, a tak to wygraliśmy 70. Dobra, ja tu zjeżdżam, bo mi się paliwo kończy w ogóle. Więc zaraz trzeba jechać na stację benzynową, ale najpierw trzeba z chłopakami pogadać. Ty, dobry to jest biznes. No stary, przecież 75 za free tak naprawdę. No 70, bo 5 było moje. A, dobra. Co się stanęło? No 70 koła zarobiliśmy. 70. Stary, rozumiesz to? No i zajebiście, stary, no auta będzie do komisji. Przecież to, są... Ale chłopie, chodziliście za piątkę, było nas 15, ale się nie mylę. A co się dzieje? Ale. Ej, dobra, słuchajcie, a co wy myślicie, żeby może coś takiego na większą skalę organizować? Nie jest to głupi pomysł. Ale... Pytanie, czy coś legalne, czy nielegalne. Gdyby żeby to zrobić legalne, to nawet by nie legalnie. Było problem. Legalnych więcej zarobisz teoretycznie, mogę ci powiedzieć, bo masz sponsorów i tym podobne. No właśnie, moglibyśmy coś takiego pokombinować. Dobra, będziemy myśleć. Na razie ja mam rzeczy do zrobienia. Widzimy się jutro. No, dobra. To w kontakcie, na razie. Dobra. Mogę prowadzić, daj mi prowadzić, proszę. A jak tam w ogóle nauki się podobają? Co? Jak tam się neony podobają? Bardzo fajnie. No i super. Czekaj, bo... O, dobra. Dobra, widzowie, ja jadę na stację benzynową, widzimy się rano, bo jest jeszcze dzisiaj do dokończenia akcja z Japończykiem, więc do zobaczenia za momencik. Dobra, widzowie, witam was kolejnego dnia, piękny poranek, jak widzicie, ja już sobie z naszą Mazdunią czekam pod tym naszym miejscem, którym oczywiście jest ten Japończyk. W ogóle kamerka mi zgasła, nie świeci się, nie nagrywa, nie wiem, co się stało, no ale to już nieważne. Widzowie, na ten moment nie przejmujmy się tym, bo i tak teraz głównie będziemy rozmawiać z Japończykiem, więc idziemy, zobaczymy, czy będzie nam chciał powiedzieć. No i jak tam? Weź już wypuść, no. Wody nie mam w ogóle. A powiesz mi coś ciekawego? A co byś chciał wiedzieć? No popatrz, a jak ostatni raz się widzieliśmy, to tak się zarzekałeś, że nic nie powiesz. Nie chcę mi się tu siedzieć, no kurde, no. Co, doskwiera? Głód, pragnienie, chęć zobaczenia światła, dobra, zapach czego chcesz? Normalny. Co potrzebujesz? Słuchaj, no... Ja potrzebuję wiele, ale ile ty mi dasz i czy uratujesz swoje dupsko, to już od ciebie zależy. Zależy, czy będę wiedział, no, odpowiedź nie na twoje pytanie. Ja nie wszystko wiem. Oj, uwierz mi, że powinieneś to wiedzieć. No nie będą ciężkie pytania. Nie będą tak ciężkie jak w milionerach na przykład. Okej, dobra. Tylko, że tutaj, w tym quizie grasz też o wyższą cenę niż milion dolarów. Więc słuchaj. Zacznijmy od prostych. Czy w waszej organizacji jest ktoś nad tobą, czy ty tym wszystkim dowodzisz? Jest to... Jest kilka osób nade mną. Kilka? To znaczy? No, w innym mieście są tutaj. Aha, okej. Okay. Lepiej, żeby się nie dowiedzieli, że tu jestem, bo by zabili mi od razu. Ciebie w sumie też. O to się nie martw. Powiedz mi jeszcze tak, drogi kolego. Te transporty, nie? Na których się spotkałem ostatnio. Wiesz, o których mówię, prawda? Wiem. Powiedz mi tak, potrzebuję wiedzieć jedną rzecz ważną. Kto wam ten cały towar dostarcza? Taka organizacja z Liberty. A coś więcej wiesz, czy... I no, ja tego nie załatwię. Ludzie już ode mną. Lepiej, żebyś się w nie mieszał.
A czemu? Myślisz, że są w stanie mi zagrozić? Myślę, że oczywiście, że tak. Mocniej niż my wszyscy. A jest może coś jeszcze, co ty byś chciał mi powiedzieć? Transport będzie w te same miejsce. Za 2 dni bodajże. O proszę. Czyli jednak chcesz uratować swoją dupę. Swoją dupę. Mogę ci jeszcze powiedzieć, żebyś przyszedł bardziej uzbrojony, no bo będzie lepsza obstawa. Idzie się domyślić, skoro na tym transporcie zaginął im tak ważny człowiek jak ty. Powiedz mi jeszcze, jak dużo o was wiedział Dwayne, że musieliście zrobić to, co zrobiliście? I za co teraz tobie się tak obrywa po dupie? On nie wiedział nic ważnego, no on był jednym z pachołków po prostu, nie? Zapłaciliśmy mu trochę i zrobił, co kazaliśmy. A co z jego ojcem? Dyntka. Tacy bohaterzy jesteście. Nie zależało to ode mnie. Słuchaj no, jesteś w tym, działasz razem z nimi, więc również za to odpowiadasz. Wiem, wiem. Dobra, no ja cię zostawiam tu jeszcze. Przemyśl sobie, może będziesz chciał mi jeszcze coś powiedzieć. Na razie nie wiem, że jestem satysfakcjonowany. No i co? Do zobaczenia może za kilka dni. Na razie. Nie no, wracaj tu. Nie ma opcji. Mówię, przemyśl sobie jeszcze, przemyśl. Dokładnie wszystko poukładaj w głowie. Może ci się coś przypomni. No dobra widzowie, powiedział nam kilka ciekawych rzeczy. Powiedział nam na przykład o następnym transporcie. Zobaczymy. Halo? No cześć przyjacielu. No, dawno nie rozmawialiśmy. Już myślałem, że zapomniałeś o mnie. Myślisz, że jestem głupi, tak? To znaczy? Że zapomniałem o wszystkim, że już jest super. Że żyjemy dalej w zgodzie. No ale do czego bijesz, bo nie rozumiem. Zgadnij, ile mi wisisz kasy. No nie wiem. Możesz się pomylić o 15 tysięcy. Słuchaj, no moim zdaniem ja ci na razie nic nie wiszę. Błąd. No. Dokładnie 140 i pozwoliłem sobie dać 50 centów, bo jedną łuskę zmarnowałem. A za co takie koszta, bo... No miałeś mi płacić. Raz to zrobiłeś. No i oczywiście jeszcze sobie dolicz ten transport nieszczęsny. Transport? O jakim transporcie mówisz? Ty już się możesz domyśleć dobrze. Łącznie to wychodzi 656 720 dolarów. O, powiem ci, że no, jesteś dobry z matematyki. Wiem, studiowałem. To jak, jutro? Co? Jutro do godziny 21. U mnie w domu, wiesz gdzie to jest. No to widzowie, mamy przypał.